Witam Państwa bardzo serdecznie w cyklu wykładów organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej. Dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o pisarstwie Olgi Tokarczuk, dokładnie o jednym jej utworze, który pochodzi z tomu Gra na wielu bębenkach. Tom Gra na wielu bębenkach, zbiór opowiadań, ukazał się w roku 2001 i jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Mianowicie w polskiej literaturze, zwłaszcza współczesnej, pisarze mało chętnie posługują się formą opowiadania. Olga Tokarczuk się na to odważyła. Gatunek, jakim jest opowiadanie, bardzo chętnie jest używany przez pisarzy na Zachodzie, zwłaszcza przez pisarzy amerykańskich, kanadyjskich. U nas jest w tej chwili mniej popularny, a szkoda, bo my mamy znakomite tradycje tego gatunku, na przykład opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, które są absolutnymi perełkami w obrębie polskiej literatury i tego gatunku w szczególności. A w naszych zabieganych czasach też opowiadanie jest takim gatunkiem bardzo wygodnym, bo jego przeczytanie zabiera niewiele czasu, to nie jest utwór długi, a bardzo często może zawierać całe mnóstwo znaczeń. Tak jest też w przypadku opowiadania profesor Andrews w Warszawie, o którym za chwileczkę będę mówić. Chciałabym tylko, żebyście Państwo mieli świadomość, że w roku 2001, kiedy ukazała się Gra na wielu bębenkach, Olga Tokarczuk była pisarką do pewnego stopnia kontrowersyjną. Jako przedstawicielka pokolenia lat 60. była pisarką niezmiernie popularną, ale też taką, o której często mówiono, że to jest taka pisarka raczej bardziej popularna, tak jak kiedyś Gombrowicz mówił o Sienkiewiczu, tak? Pierwszorzędny pisarz, trzeciorzędny. Miała wielu takich, otaczało ją często w krytyce takie zdanie sceptyczne co do poziomu, jaki reprezentuje jej pisarstwo. Często spotykało się ono ze zarzutem bycia literaturą popularną, co w odniesieniu do tak zwanej literatury głównego nurtu oznaczałoby, że trochę mniej ambitną, trochę mniej ważną. To jak czas pokazał, nie była sprawiedliwa ocena, bo dzisiaj Olga Tokarczuk jest pisarką, z której wszyscy jesteśmy dumni, jest naszą noblistką, cieszymy się wszyscy z tego. Powiedziałabym, że bardzo szybko Olga Tokarczuk zdobyła popularność za granicą. Bardzo była ceniona na przykład przez czytelników niemieckich. I paradoksalnie, co się czasem zdarza, okazało się, że bardziej ceniła to pisarstwo za granicą niż polska krytyka. Ale miała też tu swoich wielbicieli, a nade wszystko miała całą rzeszę bardzo, bardzo wiernych czytelników. Był na przykład taki czas, kiedy ja, otwierając seminarium magisterskie, mówiłam swoim przyszłym magistrantom: proszę bardzo, wybierajcie tematy, tylko proszę mi nie pisać z Olgi Tokarczuk. Dlaczego? Bo tych prac było wówczas tak wiele, że było bardzo trudno znaleźć oryginalny, ciekawy temat dla magistranta, dla osoby, która chciała pisać czy pracę licencjacką, czy magisterską. Tak anegdotycznie o tym mówię, bo bez wątpienia jest to pisarstwo niezmiernie ciekawe i ono od początku takim było. Natomiast, no jak to bywa w świecie prozy, gdzie szlify literackie zdobywa się dłużej, trochę czasu zabrało to, zanim w pełni doceniliśmy talent pisarski Olgi Tokarczuk. I dzisiaj powiemy sobie troszkę o opowiadaniu, które pochodzi z czasów wcześniejszych, sprzed ksiąg jakubowych, bo tak jak powiedziałam, Gra na wielu bębenkach to jest rok 2001. Opowiadanie, które się ukazało w roku 2001, dotyczy wydarzeń sprzed lat 20.
wydarzeń, które możemy uznać za wydarzenia dla Polski historyczne. Nie od razu czytelnik zorientuje się, że profesor Endius przyjeżdża do Warszawy 12 grudnia 1981 roku w sobotę, co będzie miało bardzo znaczący wpływ na to, co będzie się działo z tym bohaterem później, bo w ekspozycji na początku tego opowiadania dowiadujemy się, że ma bardzo taki, powiedziałabym, ciekawy, ale i tradycyjny plan spotkań naukowych, wykłady, wyjazd do Oświęcimia, warsztaty z psychologami. Ta normalna sytuacja, w której pojawia się uczony z całym szeregiem odczytów, chce spopularyzować swoją, jak pisze Tokarczuk, szkołę psychologiczną, nagle zamienia się w sytuację zupełnie inną. Olga Tokarczuk w opowiadaniu Profesor Endius w Warszawie pisze o polskiej historii, dokładnie o jednym epizodzie z tej polskiej historii, mianowicie o stanie wojennym, o dniu wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. Ten dzień bardzo pięknie i znamiennie podsumował Gustaw Herling Grudziński w swoim dzienniku pisanym nocą, kiedy napisał 13 grudnia, ani słowa, prócz daty, ani słowa. Opowiedział zatem o stanie wojennym poprzez swoje milczenie, poprzez niemożność sformułowania słów, niemożność sformułowania zdania. To przejmujące wyznanie. Olga Tokarczuk nieco inaczej opowiedziała o historii i o tym konkretnym momencie. Żeby zobaczyć, na czym polega to sposób zastosowany przez pisarkę, spróbujmy zapytać się, w jaki sposób w ogóle literatura może przedstawiać historię. Historia jest takim bardzo bogatym repertuarem rozmaitych tematów dla literatury, dla wszystkich sztuk fabularnych, dla filmu, dla opery. Wszystkie sztuki, które posługują się fabułą, bardzo chętnie sięgają po tematy historyczne. One są ciekawe, one są trochę egzotyczne, one też są bardzo interesujące dla czytelników. Ale historia jako temat, jako zbiór rozmaitych fabuł, opowieści, historii, życia rozmaitych ludzi jest w literaturze i sztuce przedstawiana na różne sposoby. Warto, kiedy się stykamy z tekstem opowiadającym nam o przeszłości, zwrócić na to uwagę, w jaki sposób ta przeszłość jest przez pisarza, przez twórcę, przez reżysera prezentowana. I jeżeli się przyjrzymy rozmaitym możliwościom prezentowania historii, to wiemy na pewno, że istnieje coś takiego jak powieść czy opowiadanie historyczne. I w przypadku takiej powieści czy opowiadania o charakterze klasycznym, bardzo często mamy do czynienia po prostu z próbą rekonstrukcji pewnych zdarzeń. Zauważcie jednak Państwo, że ta próba rekonstrukcji zdarzeń zwykle jest czemuś podporządkowana. Bardzo często historia przedstawiana jest jako czas przygody, jako czas znacznie ciekawszy niż ten, w którym my żyjemy. Bardzo często historia, na przykład dotyczy to także obrazu wojny, przedstawiana jest w konwencji wspaniałej przygody. Dużo się dzieje, bohater może się wykazać rozmaitymi przymiotami, a to jest sprytny, a to jest bohaterski, a to jest silny nadzwyczajnie. I wówczas czytelnik otrzymuje wizję historii taką podkolorowaną, jak z Photoshopa. A ta rzeczywistość jest przede wszystkim interesująca i tak trochę zazdrościmy, że my sobie nie mogliśmy żyć w czasach Wołodyjowskiego. Ja tego bohatera przywołuję nie bez powodu, bo to Sienkiewicz właśnie w taki sposób pisał o historii, a że bardzo chętnie by się człowiek przeniósł tam gdzieś w czasy Heleny Kurcewiczówny.
Albo powędrował sobie z panem Zagłobą, przebrany za żebraka. Taka konwencja przedstawiania historii jest niezmiernie ciekawa, oczywiście dla czytelników. Ma także swoje wady, bo bardzo wielu krytyków, bardzo wielu badaczy zarzucało Sienkiewiczowi rozmaite fałszerstwa historyczne. Sienkiewicz bardzo dobrze historię znał i badał, natomiast dla dobra czytelnika pewne wątki najzwyczajniej w świecie zmieniał. To są znane historie. By nie przywołać tu kultowego serialu z mojego dzieciństwa, Czterech Pancernych i Psa, w których wojna w ogóle wygląda na przygodę wspaniałą, może poza jednym smutnym odcinkiem, kiedy ginie Olgierd. Ta historia jest historią przystosowaną do opowieści przygodowej. To nie jest oczywiście jedyny sposób przedstawienia historii, powiem tylko, że taki sposób mówienia o historii pojawił się dzięki powieści tak zwanej Walter Scottowskiej na zachodzie Europy w wieku XIX. Drugi sposób wykorzystania opowieści historycznej obserwujemy wtedy, kiedy przy pomocy wydarzeń historycznych chcemy opowiedzieć o współczesności. To są takie powieści, jak na przykład powieść Jerzego Andrzejewskiego Ciemności kryją ziemię, kiedy opowiadając o średniowiecznej inkwizycji, Andrzejewski snuł opowieść o współczesnej polityce. To jest taka powieść, jak na przykład Szczypiorskiego Msza za miasto Arras, kiedy przy pomocy historycznych wydarzeń Szczypiorski opowiada o Holokauście. Z niedawnych przykładów filmowych przypomnijmy oficera i szpiega Polańskiego, który zdaniem wielu krytyków jest filmem, w którym Polański dokonuje swoistej spowiedzi czy ekspiacji związanej ze znanymi wydarzeniami dotyczącymi afery obyczajowej, w której stał się głównym i niechlubnym bohaterem. I jeśli sobie na to, no jeszcze może warto wymienić teksty, w których pisarze zajmują się przede wszystkim filozofią historii, obserwują, w jaki sposób dzieje się rozgrywają, albo dokonują takiego chwytu bardzo, bardzo popularnego wśród czytelników. To się nazywa political fiction, a tak jak Jacek Dukaj pisał w Lodzie, kiedy zmieniamy historię i zastanawiamy się, co by było gdyby, czyli jak by się skończyła historia Polski, gdyby się nasz kraj swego czasu w roku 1918 nie wyzwolił spod zaborów. To teksty, które mówią nie tyle o wydarzeniach historycznych, co raczej stawiają przed sobą pytanie o mechanizm działania historii, mechanizm dziejów. W polskim pisarstwie takim wybitnym przedstawicielem tego nurtu był Teodor Parnicki. On pisał książki bardzo trudne, skomplikowane, ale też niezwykle ciekawe, jeśli chodzi o sposób widzenia polskiej historii. Lubił stawiać jej prowokujące pytania. Otóż Olga Tokarczuk w swoim opowiadaniu o wprowadzeniu stanu wojennego nie sięga po żaden z tych znanych sposobów. Sięga po sposób inny, który stał się dla współczesnej literatury dosyć znaczący. Mianowicie Tokarczuk dokonuje w tym opowiadaniu prywatyzacji historii. O czym mówię, kiedy używam słowa prywatyzacja, które znamy ze zgoła innych kontekstów, bo raczej prywatyzujemy spółki, prywatyzujemy majątki. Okazuje się, że literatura, kultura, zwłaszcza u schyłku wieku XX, rozpoczęła taki proces prywatyzowania historii. Na czym on polega? To jest taki proces, który nastąpił
na skutek pewnych zmian w humanistyce i w ogóle widzenia historii jako takiej, o tym nie będę mówić, gdyby Państwo byli zainteresowani, to na ten temat sporo pisał Hayden White, w Polsce bardzo dużo pani profesor Ewa Domańska z naszego uniwersytetu. Na czym polega prywatyzacja historii? Otóż ona polega na tym, że zamiast widzieć historię jako wielki proces, jako proces angażujący bardzo długi odcinek czasu, staramy się postrzegać historię poprzez nasze prywatne doświadczenia. Czyli patrzymy na historię z perspektywy indywidualnej. Patrzymy na to, co historia zmieniła w naszym życiu. Czyli nie obserwujemy wielkich bitew, nie obserwujemy traktatów politycznych, tylko patrzymy na przykład na to, w jaki sposób stan wojenny zmienił nasze życie, nasz dzień, nasze odczuwanie świata. I takim sposobem posługuje się, opowiadając o stanie wojennym i o Polsce. Dlatego, że jak za chwileczkę jeszcze Państwu o tym powiem, Olga Tokarczuk mówi nie tylko o wydarzeniu historycznym, ale mówi także kilka znaczących prawd na temat Polski lat 80. To spojrzenie prywatne obejmuje zawsze osobę, która jest zarysowana bardzo konkretnie. Punkt widzenia narratora jest tu bardzo konkretny. To jest osoba, która ma określoną płeć, jest w określonym wieku. W przypadku Olgi Tokarczuk, w przypadku profesora Andrews bardzo, bardzo istotne jest też to, że jest on Anglikiem, że to jest człowiek, który przyjechał w latach 80. do Warszawy ze świata zachodniego. To ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób ta narracja o Polsce z dnia 13, 14 i 15 grudnia, bo o tych trzech dniach tak naprawdę mówimy, będzie się w tym opowiadaniu rozwijała. Te bardzo znaczące cechy, choć pozornie niewielkie, fakt, że Andrews jest psychologiem, że wcześniej Polski nie znał. A skąd wiemy, że nie znał Polski? No jest taki fragment w samej ekspozycji, w której dowiadujemy się, że pan profesor leciał teraz do Polski z torbą książek, z walizką ciepłych rzeczy. Powiedziano mu, że grudzień w Polsce jest wyjątkowo mroźny i nieprzyjemny. Widzimy zatem, że profesor Andrews jedzie do nieznanego kraju. Zresztą w momencie, kiedy wsiada do samolotu i sączy zrobionego przez stewardesę drinka ze słynnej polskiej wódki, bardzo wyraźnie widać, że Polska jest dla niego krajem egzotycznym. Za chwilę wysiądzie na Okęciu i pomyśli, zobaczy, że lotnisko w Warszawie jest zaskakująco małe i pełne przeciągów. Pogratulował sobie pomysłu zabrania w tę podróż czapki uszanki, którą miał jako pamiątkę jeszcze ze swoich podróży do Azji. Tu przypomina mi się taka zupełnie zabawna historia w tych czasach, właśnie w latach 80. Ja angażowałam się w taką pomoc charytatywną, którą organizowali dla Polaków Holendrzy. Miałam przyjaciół Holendrów i w związku z tym kiedyś jeden z nich odwiedził mnie w domu moich rodziców. No, to były czasy, kiedy ja byłam na studiach. I wyraził ogromne zdziwienie faktem, że w naszym domu znajduje się łazienka. Moja mama do dzisiaj jest oburzona tym. I mówi, czy on myślał, że po Polsce to spacerują białe niedźwiedzie? To pokazuje, w jaki sposób Polska jako kraj była wówczas postrzegana na Zachodzie. Profesor Andrews jedzie do Polski trochę jak do Azji. Bierze czapkę, uszankę, i tak nie za bardzo wie, czego się spodziewać. I pierwszy moment utwierdza go w tym, że no, znalazł się w trochę innym kraju, bo lotnisko jest małe i pełne przeciągów. Dlaczego to ma znaczenie dla opowiadania? Otóż opowiadanie Olgi Tokarczuk prowadzone jest z tak zwanej perspektywy personalnej.
Perspektywa personalna oznacza bardzo wyraźny sposób prowadzenia narracji z pozycji bohatera. Czyli my wiemy o Polsce tyle, ile wie profesor Andrews. Innymi słowy, patrzymy na to, co się dzieje jego oczyma. Co widzi profesor Andrews, kiedy przyjeżdża do Warszawy, kiedy przyjeżdża do Polski, kiedy rozpoczyna swoją przygodę z Polską od wypicia drinka z polskiej wódki i myśli, że Polacy są inteligentnymi ludźmi i na pewno zainteresują się jego teorią psychologiczną. A zatem najpierw zauważy, że lotnisko jest małe i pełne przeciągów. Wsiądzie do rozklekotanego samochodu, który druga bohaterka, przewodniczka, którym przewiezie go do miejsca, w którym będzie nocował. Dalej zauważy, że korytarz mieszkania, w którym kwateruje, jest tak mały, że nie mieszczą się tam we trójkę. Będzie obserwował te elementy, z których Polska słynie, a więc borszcz, tak? Bo nie umie porządnie wymówić tego słowa, ale też zauważy za moment, że książki, które stoją na półkach po polsku, są w brzydkich, szorstkich dla oka okładkach. Zobaczy także, że przestrzeń jest szara, wszystko, bloki, budynki mają ten sam kolor szarego, rozbielonego nieba. To bardzo charakterystyczny obraz Polski lat 80., kraju, który zmagał się z trudnościami ekonomicznymi. Będziemy mieć jeszcze sklep, w którym pan profesor kupi jakiś bliżej nieokreślony, przezroczysty płyn z nadzieją, że kupuje alkohol, no ale jak go naleje do szklanki, okaże się, że kupił butelkę octu. To rzeczywiście czasy, kiedy na półkach były tylko ocet i musztarda, jak mówi znany dowcip. Co ty, tata, opowiadasz? W całej galerii tylko ocet i musztarda? No to nie było wtedy galerii, proszę Państwa. I co się dzieje z tym pozornie takim, powiedziałabym, nudnawym dniem? Pan profesor budzi się trochę za późno i nagle widzi takie rzeczy, które powinny go zastanowić. Widzi czołg. Przy czołgu kręcą się maleńkie sylwetki, niewątpliwie żołnierze. Następnie chce zadzwonić do swojej spóźniającej się przewodniczki, która nie wiadomo dlaczego się nie odzywa, i stwierdza, że w słuchawce nie ma sygnału. A zatem wnioskuje, że telefon jest popsuty. No w takim kraju szarym, byle jakim, nic dziwnego, że się telefon popsuł, tak? Byliśmy generalnie do tego przyzwyczajeni. Pamiętam, że 13 grudnia do moich rodziców zapukała sąsiadka, prosząc o możliwość skorzystania z telefonu, bo jej się telefon zepsuł. I mój tato, trochę zirytowany, bo to był wczesny poranek niedzielny, podniósł słuchawkę naszego telefonu i powiedział: u nas też jest zepsuty. Także to jest bardzo, bardzo charakterystyczna reakcja i tutaj profesor Andrews pokazuje właściwie to, co my przeżyliśmy wszyscy tego 13 grudnia. Ale profesor Andrews jest obcy, jest Anglikiem, jest nie stąd i on nie potrafi powiedzieć, co jest normalne w Polsce, a co jest w Polsce nienormalne. Patrzy na nasz kraj okiem obcego. I to jest dla tego opowiadania kluczowe, dlatego że obserwowana okiem obcego Warszawa stanu wojennego jawi się jako kraina absurdu. Z jednej strony mamy bowiem czołg, mamy opancerzone samochody, które gdzieś tam się przesuwają, a obok tego mamy kolejki ludzi, którzy stoją, ponurych zresztą,
Profesor Andrews dochodzi do wniosku, że Polacy po prostu są takim narodem ponuraków. I mówi tak, myśli tak, widzi tak. Ludzie milczeli złowrogo, byli poważni, spięci, jakby niewyspani. Przytupywali. Najbardziej ponury naród świata. Takie wrażenie robią nam panu profesorze Polacy. Inny fragment. Zrozumiał, że sklep powinien być otwarty, ale był zamknięty. To profesor Andrews coraz bardziej zanurza się w świat, który wydaje mu się absolutnym absurdem. I jaka jest jego reakcja? On w ten świat nie może uwierzyć. Jest to świat tak absurdalny, że profesor Andrews zastanawia się, czy przypadkiem nie jest tak, że oto przeżywa coś, co w gruncie rzeczy dzieje się tylko w jego głowie i uzasadnia to naukowo. Jego teoria psychologii zna takie stany i w związku z tym rzeczywiście być może mamy do czynienia z czymś rodzajem snu, halucynacji, projekcji. Ten rodzaj wiedzy, w jaką wyposażony jest Andrew, spowoduje, że on potrafi zapanować nad swoim lękiem. On tylko momentami czuje jakieś poczucie zagrożenia, które około dnia trzeciego, we wtorek, rzeczywiście zmusza go do określonego działania, to jest wyjścia z domu i poszukania ambasady, by wrócić do swojego kraju. A zatem, już nie przedłużając tego wątku, stan wojenny dzięki temu spojrzeniu obcego człowieka, Anglika, osoby nieznającej polskiej historii, nawet polskiej sytuacji politycznej. Bo kiedy przewodniczka, odbierając go w sobotę, mówi, że jest tu trochę nerwowo, to nie bardzo wie, o co chodzi. Nie bardzo wie, w czym rzecz, o co z tą nerwowością chodzi i nie potrafi pewnych znaków zinterpretować. Dlatego stan wojenny w przypadku profesora Andrews jawi się, tak jak powiedziałam, jako kraina absurdu. Coś absolutnie nieprawdopodobnego. Dzieje się coś, co mogłoby się wydarzyć w jakiejś piórnonsensowej komedii. To wszystko, co go spotyka, to, że kupuje w pewnym momencie chleb, o mały włos nie kupiłby karpia, a za moment jeszcze kupuje choinkę, którą tak naprawdę zostawia po prostu w mieszkaniu, które mu udostępniono. Zwróćcie Państwo uwagę, że ja mogę spokojnie opowiedzieć Państwu fabułę tego opowiadania, nie psując przyjemności jego czytania. Dlaczego? Bo to nie jest opowiadanie, w którym chodzi o opowiedzenie pewnej historii. To jest opowiadanie, w którym chodzi raczej o opowiedzenie pewnego stanu świadomości. Z jednej strony obcości, z drugiej strony chodzi o to, żeby opowiedzieć Państwu, młodszym czytelnikom, a starszym przypomnieć, jak wyglądał w Polsce stan wojenny, ale nie od strony tego wydarzenia historycznego, które znamy z gazet, w którym wiemy, kto ten stan wojenny przygotował, jakie były jego przyczyny, dlaczego akurat tego dnia, jakie były jego skutki. My dzisiaj patrzymy na ten stan wojenny z perspektywy historycznej. Natomiast w tym sprywatyzowanym obrazie, zwróćcie Państwo uwagę, mamy do czynienia nie tyle z wielką historią, co z prywatną pamięcią. W taki sposób profesor Andrews zapamięta ten dzień, zapamięta to wydarzenie, jako moment, w którym znalazł się w rzeczywistości, która wydawała mu się całkowicie absurdalna. Co więcej, w elementach tego obrazu są takie cząstki, które my, te osoby, które przeżyły stan wojenny, zapamiętały. Dzięki takiemu poprowadzeniu narracji Państwo, czytelnicy, osoby, które tego nie przeżyły, mogą znaleźć się we wnętrzu tych wydarzeń i zrozumieć, że dzień, w którym w Polsce ogłoszono stan wojenny, nie był dniem, w którym się od razu wydarzyły jakieś
ogromne historyczne wydarzenia. Był dniem szoku, był dniem zdziwienia, był dniem poczucia absurdu. I to wszystko Tokarczuk doskonale oddaje, przedtem rzuciwszy nam kilka sygnałów i mówiąc tak, zobaczymy, czy wy zauważycie te sygnały. Profesorowi śni się wrona, z którą się bawi. No śni się wrona. Ta wrona w sposób oczywisty wskazuje na nadchodzący stan wojenny. To był sen proroczy, ale profesor tego w ogóle nie zauważył. My, czytelnicy, to zauważamy. Tak? Ta nerwowość, o której mówi Gosza, bohaterka, druga bohaterka tego opowiadania, też jest wytłumaczalna właśnie w perspektywie tego, co się zdarzyło 13 grudnia. Ale to jest, proszę Państwa, nie wszystko. Dlatego, że Olga Tokarczuk mówi o Polsce o wiele więcej niż to, co mówi o stanie wojennym. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na wątek Karpi, który się pojawia w tym opowiadaniu. My rozpoznajemy pewne znaki, które się pojawiają tutaj, w tej narracji, a bardzo wyraźnie. Jest połowa grudnia, no to szaro-buro, no tak, jest szaro-buro, taka Polska była. Czasem też bywa, bo przecież nie do końca wszyscy zmieniliśmy się powiedziałabym, w krainę mlekiem i miodem płynącą. Rozumiemy, dlaczego profesor staje przed sklepem, który mu się podoba, a do którego nie może się dostać, bo to jest Peweks. Peweksy po prostu zwyczajnie nie były otwarte w niedzielę, a w stanie wojennym zostały zamknięte już na zawsze. Rozumiemy, dlaczego sklep powinien być otwarty, a jest zamknięty. I wszystkie te znaki rozpoznajemy. Rozpoznajemy także ten rytuał przygotowań do Wigilii. I zwróćcie Państwo uwagę, że ten rytuał przygotowań do Wigilii jest dla Pana Profesora zupełnie niezrozumiały, ale także i dlatego, że on wydaje, jemu się on nie mieści w głowie. Jak to jest, że ludzie stoją po to, żeby kupić rybę, a ekspedientka na życzenie tę rybę zabija bądź ocala. I potem jeszcze w dodatku ta ocalona ryba daje się spotkać w zupełnie prywatnej wannie. Olga Tokarczuk pisze nie tylko o stanie wojennym. Olga Tokarczuk pisze także o Polsce, która niekoniecznie jest krajem, w którym wszystko nam się podoba. Zauważcie Państwo, że w tym wątku karpi i choinek pojawia się to, o czym będzie Tokarczuk bardzo wyraźnie mówiła w późniejszej twórczości. Na przykład w książce Prowadź swój pług przez kości umarłych, kiedy będzie zwracała uwagę na relacje pomiędzy człowiekiem a przyrodą. I tutaj w grze na wielu bębenkach też się bardzo wcześnie ten motyw pojawia, motyw odpowiedzialności człowieka za świat, w którym on istnieje. Zwróćcie też Państwo uwagę, że na przykład Księgi Jakubowe są taką reinterpretacją historii Polski, pisaną z zupełnie innej pozycji, czyli z pozycji narratora, który widzi Polskę wielonarodową. Tego typu elementy spotykamy już właśnie w Grze na wielu bębenkach i w opowiadaniu profesor Andrews w Warszawie. Zauważcie Państwo, że Olga Tokarczuk bardzo umiejętnie też podejmuje grę ze swoim czytelnikiem. Opowieść profesora jest zrozumiała wtedy, kiedy umieścimy ją w kontekście. Jeżeli zrozumiemy, że ona opowiada o pewnym konkretnym historycznym wydarzeniu, a także, że jest taką opowieścią o Polsce tamtego czasu. Bo bez tego kontekstu to opowiadanie jest rzeczywiście opowiadaniem, o którym można by zinterpretować jako tekst o obłędzie, o kimś, kto zupełnie zwariował, bo znalazł się w krainie, po której jeżdżą czołgi, karpie pływają w niej w wannie, a ludzie stoją w kolejkach po to, żeby pani ekspedientka albo wręczyła im żywą rybę, albo rybę martwą. Kraina absurdu.
Warto się nad tymi problemami, które stawia Olga Tokarczuk, zastanowić i zastanowić się też nad tym, czy rzeczywiście jest tak, że wraz ze stanem wojennym, który minął, i z minioną epoką, my jako społeczność, jako naród zupełnie się z tych elementów absurdu wyzwoliliśmy i czy nie jest tak, że czasem moglibyśmy się w tej krainie absurdu obudzić po raz kolejny. To czy tak się stanie, zależy tylko od nas samych. Dziękuję Państwu bardzo.